No hej, pewnie zastanawiasz się, co ma wspólnego farbowanie włosów z motywacją do ćwiczeń? Zaraz wszystko stanie się dla Ciebie jasne. Żeby wytrwać w swoich postanowieniach dotyczących zdrowego odżywiania, treningów, ćwiczeń, czy to dla odchudzania, czy to dla zdrowia, czy dla lepszego samopoczucia, musisz mieć coś, co Cię motywuje. Twój cel i korzyści, które będą z tego wszystkiego wynikały, to jedno, ale po drodze, wiadomo, bywa różnie. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, ale wtedy właśnie, kiedy jest lepiej, wtedy, kiedy czujesz, że jesteś z siebie dumna, bo zrobiłaś coś, co było dla ciebie wyjątkowo trudne, albo na przykład dopiero zaczynasz dietę, wytrwałaś pierwszy tydzień, albo odchudzasz się i poszły pierwsze centymetry albo pierwsze kilogramy, fajnie jest zrobić sobie nagrodę. Każdy lubi dostawać nagrody, prezenty. Sama też, być może nawet nieświadomie, robiłaś sobie takie nagrody. Robiłaś coś, co sprawi, że się poczujesz lepiej. Często są to niestety takie nagrody, które mają bardzo niedobry wpływ na nas, na przykład słodycze czy alkohol. I z takich rzeczy najlepiej zrezygnować. No, ale trzeba mieć coś w zamian, co może ci zastąpić właśnie te niezdrowe nagrody. No, jest szereg różnych rzeczy. Najlepiej robić takie, które będą miały właśnie bardzo pozytywny wpływ na ciebie, które jeszcze bardziej pomogą ci w tym całym procesie drogi do zdrowia albo drogi do wymarzonej sylwetki, na przykład sauna, basen. Tego typu rzeczy są naprawdę fajnymi nagrodami. Najlepiej, jeśli te nagrody będą właśnie bardzo dobrze ci służyć. Albo jeśli nie będą miały jakichś super pozytywnych skutków na Twoje zdrowie, tak na przykład jak sauna, a nie będą Ci szkodzić, tylko będą pozytywnie działać na Twój umysł, że będziesz czuła, że to jest dla Ciebie nagroda, to będzie Cię motywowało jeszcze bardziej do osiągania Twoich dalszych małych sukcesów. Ja nagrywam to wideo dlatego, że właśnie mam taką potrzebę zrobienia sobie nagrody, bo jakoś 2 tygodnie temu, w ciągu jednego tygodnia, zrobiłam dwie takie rzeczy, z których byłam bardzo zadowolona i muszę po prostu siebie za to nagrodzić. Będę farbować włosy. Kupiłam sobie szamponetkę, taką, tym razem niebieską. Jakoś 2 miesiące temu farbowałam włosy na turkus, też tej firmy, więc bardzo fajnie mi siadło. Trzymałam na niektórych kosmykach trochę dłużej niż trzeba było, więc jak widzisz, są tu jeszcze jakieś przebłyski tego turkusowego, ale bardzo fajnie mi się to wypłukuje. Jestem zadowolona i dlatego pomyślałam, że trzeba to powtórzyć, tylko tym razem z innym kolorem. Udało mi się zrobić pełny szpagat w końcu. Nareszcie siadłam i jestem z tego bardzo zadowolona, bo tak porządnie zaczęłam się rozciągać, no, dobrych kilka lat temu. Kiedy zaczęłam trenować taekwondo, to wtedy to rozciąganie tak najbardziej do mnie przemówiło. Po to chciałam się rozciągać, żeby móc na przykład kopnąć wysoko. Kiedy chodziłam na taekwondo, byłam naprawdę bardzo bliska tego szpagatu, ale jednak nie, jakieś tam, powiedzmy, że tyle do podłogi jeszcze miałam, jakieś chyba 20 może centymetrów i to już był taki mój rekord, kiedy 20 centymetrów, a rozciągałam się naprawdę dość sporo na tych treningach. Taekwondo przerwałam ze względu na studia i wtedy nie bardzo się rozciągałam. I zaczęłam się znowu rozciągać jakiś czas temu. Oczywiście po takiej przerwie znowu poszłam trochę w górę, ale okazało się, że kiedy się przyłożyłam, cały proces naprawdę przyspieszył i pewnego wieczora po treningu, kiedy się rozciągałam, po prostu siadłam. Strasznie, strasznie się z tego powodu ucieszyłam. To nie było dla mnie jakieś bardzo ważne, ale byłam z tego strasznie zadowolona, no bo jednak od iluś tam lat cały czas ten szpagat gdzieś tam był w mojej głowie, także to taki jeden sukces. A drugi, no to stanęłam na rękach i to już był dla mnie większy sukces, bo odkąd pamiętam, od podstawówki, bałam się tego po prostu strasznie. Jak ogólnie bardzo lubiłam WF-y, to jeśli była jakaś gimnastyka, nawet fikołki, a już w ogóle stawanie na rękach czy na głowie, to była dla mnie jakaś masakra, to był koszmar. Jak wiedziałam, że kolejnego dnia na lekcji WF-u będzie stawanie na rękach czy na głowie, to normalnie byłam cała chora. Różne wymówki na WF-ie stosowałam, żeby tylko nie stać na tych rękach, żeby mi to odpuścili, ale wiadomo,
jak to było oceniane, no to musiałam i wtedy pani z WF-u po prostu podnosiła mi te nogi do góry, no bo nie byłam w ogóle sama w stanie ich tam dać, a potem jeszcze miałam taki problem, żeby tymi nogami do dołu wrócić. Po prostu dla mnie to był koszmar i zawsze po prostu się tego bałam. Brat mi jakiś czas temu opowiadał, że właśnie się uczy i że się nauczył, no to pomyślałam sobie, że kurczę, no może ja też. I tak sobie chodziłam z tą myślą, nie wiem, tam kilka tygodni, aż w końcu pojechałam do brata i miałam tylko poćwiczyć sobie ręce, a on mi pokazał właśnie, jak staję na rękach. I powiedziałam, no to może ja też spróbuję. No i pierwsze, jak się tego uczyłam, stałam przy tej ścianie z tyłkiem do góry, ręce tak przed ścianą, tyłek w górze, nogi za mną. Nie mogłam ich podnieść ponad poziom mojego tyłka. I za pierwszym razem brat podniósł mi nogi do góry, żebym po prostu jakoś czuła tą drogę, którą te nogi muszą pokonać. I on mi tych nóg nie ściągnął. I ja tam się strasznie bałam tak być do góry nogami, ale udało mi się te nogi cofnąć. No i potem właśnie brat mnie namówił, żeby jeszcze raz dać już sama te nogi do góry. No i się udało. Co prawda nie stoję na tych rękach jakoś tam długo, to jest dosłownie kilka sekund. Jakoś tam się kiwam, ale naprawdę bardzo jestem z tego zadowolona, że pokonałam taką, no moją dość sporą fobię, bo naprawdę to był dla mnie koszmar. Dla niektórych to może być normalne i nic takiego, ale dla mnie to naprawdę była wielka rzecz, więc mam dwa takie powody, żeby zrobić sobie nagrodę. No i właśnie będę farbować włosy. Tak, to już jest drugie wideo na tym kanale z farbowaniem włosów. Tamtym razem farbowałam kompletnie pierwszy raz, teraz już będę robić to drugi raz. Zrobię to trochę inaczej i myślę, że ten cały proces tobie przyspieszę, bo to nie jest kanał urodowy. No a to taki, powiedzmy, że atrakcja, przerywnik, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Tym razem jeszcze ci powiem, że ostatnio zaczynałam od tych włosów dłuższych. Tym razem sobie zacznę od grzywki, bo jak zacznę odtąd, no to ta farba mi tu będzie dłużej siedzieć, a zależy mi na... Chcę, no, po to farbuję, żeby było widać coś na włosach, więc chcę, żeby tu, gdzie mi najbardziej zależy na efekcie, żeby ta farba siedziała dłużej, na tych włosach mniej. Będę trzymała to na włosach dłużej niż piszę w instrukcji, o jakieś 10-15 minut. Ostatnio właśnie na tych włosach, co trzymałam dłużej niż pisało w instrukcji, co farbowałam pierwsze, no to ta farba najfajniej siadła. Też nie chcę, żeby mi się to tak super szybko zmywało, a jeśli się nie zmyje, no to za jakiś czas myślę, że wybiorę się do fryzjera i będę miała może więcej blondu. Nie wiem jeszcze. No. No dobra, to będę zaczynać. Włosy mam już umyte i jeszcze sobie rozczeszę w razie czego. Mam już ciuchy, które mogę wybrudzić i będziemy farbować. Ostatnio robiłam próbę na jednym kosmyku. Teraz idę na żywioł. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Tym będzie większa niespodzianka. Mam nadzieję, że będę zadowolona, że mi się to będzie podobać. Spinam włosy, już naprawdę lepiej się do tego zabieram niż ostatnio. No i zacznę sobie od grzywki, bo chcę, żeby ona wyszła najmocniej. W gardle mi zasycha. Mam nadzieję, że się to uda. Teraz już się nie będę bawić właśnie tak jak poprzednio. A właśnie co tak do jeszcze nagród. Ostatnio mi napisała dziewczyna na fanpage'u, taka jedna, co mnie obserwuje od jakiegoś czasu, że poszła sobie na rower i też jej się tam jakoś średnio chciało, ale zobaczyła, że dodałam nowy filmik i sobie pomyślała, no jak jej się chce dla nas nagrywać filmiki, no to ja też pójdę na ten rower i powiedziała sobie, że obejrzy mój nowy film dopiero po tym, jak wróci z rowera. Także bardzo się cieszę, że tak kogoś mogłam zmotywować. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Dobrze jest sobie szukać takich innych nagród, innych alternatyw naprawdę niż te słodycze, alkohol i tego typu rzeczy, bo... No widzisz, popatrz, na przykład taka nagroda, farbowanie włosów, to jest już nagroda taka... na dłuższy czas, bo jak zjesz słodycze, już dobra, już pomijając ten fakt, że słodycze ci naprawdę szkodzą, no to słodycze są dla ciebie taką przyjemnością, serio, tylko na chwilę, nie? Bo jak już zjesz, no to najczęściej, jeśli nie podoba ci się sylwetka, masz wyrzuty sumienia i nie jesteś z siebie zadowolona, a przyjemność była naprawdę bardzo krótka, a farbowanie włosów czy tego typu rzeczy, no to wiesz... Efekt będzie na dłużej i dłużej się będziesz mogła z tego cieszyć. Ja jak poprzednio zafarbowałam te włosy, to miałam
No, strasznie się cieszyłam z tego. Kombinowałam właśnie, jak wygląda w warkoczu, jak wygląda tak, jak tak. Tylko wtedy strasznie się z tym bawiłam i strasznie długo mi to farbowanie zajęło. Mam nadzieję, że teraz nie robię tego zbyt śmiało. No, tutaj mam sporo tej farby. Teraz muszę odpiąć te spinki. Przydałoby mi się coś wytrzeć. No dobra, popaćkam trochę tą spinkę. No i teraz już będę jechać z całą resztą. Nie jest to jakoś skomplikowane i raczej nie będę Ci pokazywać całości, bo nie wiem, wydaje mi się to nudne, takie farbowanie włosów. Pokażę Ci, jak farmuję... Pokażę Ci, jak farbuję jakiś jeden kosmyk i... No i potem już nawet wyłączę kamerę, bo szkoda czasu Twojego na oglądanie takiego czegoś. Naprawdę to paćkam, tylko... Będę musiała robić trochę z jednej strony, trochę z drugiej, żeby nie zrobiła połowy włosów. I potem się okaże, że mi się ta farba skończy, bo nie jest tam jej jakoś strasznie dużo. Dobra, chyba zrobię tak, że zużyję pół tubki po prostu na tą stronę. Aha, w ogóle jaki to ma kolor. Wyostrzyło? No. Taki fioletowy. Taka nagroda jest naprawdę serio motywująca. Trzeba robić sobie takie coś. Zdecydowanie. Nawet nie farbowanie włosów, tylko... No już mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi. Ale powiem Ci, że tak mi się spodobało to stanie na rękach. To tak fajnie wygląda. No zobaczyłam, brat mi zrobił zdjęcie i jestem do góry nogami. Wow, jestem do góry nogami. No tak, jakoś tak się cieszę z tego. Dlatego, że to była moja taka fobia. Jakbym się tak tego nie bała wcześniej, to też bym strasznie się tak nie cieszyła, wiadomo. A tak, no to mam straszną radochę z tego stania na rękach. No i będę próbowała różne rzeczy z tym staniem na rękach. Może uda mi się szpagat zrobić tak do góry nogami. Fajnie by to wyglądało. W tym momencie już się boję, że mi potem nie starczy na drugą stronę. Więc chyba sobie zrobię już na drugą. Dobra, w porównaniu do poprzedniego farbowania to naprawdę robię ekspresowo i tak mam wrażenie, kurczę, że byle jak. No ale ostatnio fajnie wyszło, bardzo mi się ten efekt podobał. Jestem zdziwiona, że to tak długo się utrzymało. No ale właśnie z szamponetkami to... kiedyś miałam jakieś wcześniej, tylko takie niekolorowe, jak chodziłam do liceum. No to się tak naprawdę nigdy do końca raczej nie wypukuje. Chociaż jedna dziewczyna pod tym filmem, co farbowałam na turkusowo, napisała, że jej to praktycznie od razu zeszło i że wywalone pieniądze. Zależy, wydaje mi się, najbardziej od tego, jak długo to trzymasz na włosach i od czego? No i od tego, jaki masz kolor. Dobra, dalej już nie nagrywam, będę robić tak cały czas po prostu. Już mam tą szamponetkę na włosach. Kolor ma to taki. Także daleko jest do niebieskiego takiego. No ale zobaczymy, może się uda. Mam nadzieję, że coś w ogóle będzie widać. Już mam spłukaną tą szamponetkę, włosy wysuszone i uczesane. No i zobacz, jak to wygląda. Ja jestem ogólnie zadowolona, no bo jednak coś się zmieniło i są jakieś refleksy, szczególnie jakieś światło dzienne. Z tej strony właśnie też bardziej widzisz. Myślę, że jeszcze wyjdę na balkon i Ci wrzucę potem tu jakieś fotki. No efekt jest taki, bo popatrz. Żeby ten efekt był naprawdę taki niebieski, no to musiałabym mieć takie bardzo jasne włosy. I tak mnie kusi, za jakiś czas może sobie tak rozjaśnię. Chociaż rozjaśnienia tak naprawdę się boję. Ale ogólnie spoko, ja się cieszę, że coś się u mnie zmieniło. Nagroda, jestem zadowolona zdecydowanie z tej nagrody. No i włosy są fajnie odżywione. Tego może nie mówiłam w tym wideo, gdzie farbowałam na turkus, ale teraz tak to bardzo poczułam, jak spłukiwałam tą szamponetkę, to czułam, że te włosy już podczas spłukiwania są takie bardzo, bardzo gładkie. I teraz zresztą też. Także włosy wyglądają inaczej, no i są, widzę, że bardzo fajnie odżywione. Zachęcam Cię bardzo gorąco do tego, żeby nagradzać siebie, nagradzać swoje małe sukcesy, bo to Cię naprawdę zmotywuje do dalszego działania. Bardzo mocno trzymam za Ciebie kciuki, jeśli chodzi o pracę nad Twoim ciałem i nad Twoim zdrowiem. Mam nadzieję, że oprócz takiej rozrywki w postaci... tego, jak wyjdzie to farbowanie włosów. Dałam też Ci jakąś wartość i pomoże Ci to w całym tym fit procesie, który nie do końca jest taki łatwy. Ale warto oczywiście dla efektu. Jeśli to wideo Ci się podobało, zostaw proszę łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do tego i koło subskrypcji kliknij też w dzwoneczek, a wtedy będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach i nic nie przegapisz. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!